Witajcie kochani, dzisiaj będą porządki w moich kosmetykach. Ostatnio zdenerwowałam się, bo otworzyłam szafkę w łazience i wszystko wyleciało na mnie i stwierdziłam, że mam za dużo tego wszystkiego, chociaż w porównaniu z niektórymi youtuberkami mam po prostu tylko taki jakiś 1%, ale też nie muszę mieć wszystkiego i stwierdziłam, że pora zrobić porządek. Tutaj mam takie fajne pudełeczko po jakichś perfumach i będziemy tutaj wkładać po kolei wszystkie rzeczy i króciutko Wam opowiem, co mam. Niektóre rzeczy znacie, bo już Wam pokazywałam. Tu mam Max Factor Miracle Match Foundation. Taki podkład, który do tej pory bardzo rzadko używałam, bo wydaje mi się, że jest suchy, ale muszę mu dać szansę i może przez 2-3 dni używać. W tym jak na razie się zakochałam. Też używałam go rzadko, a w tej chwili już 3 dni pod rząd go używam i jest świetny, szybko zasycha, ale naprawdę bardzo ładny jest kolor na mojej buzi, to jest Rose Peach 20 i pasuje super do mojego bladego lica. Tu mam Yves Rocher, dosyć ciemny i wydaje mi się, że raczej to na wieczór powinnam używać. Kolor jest dla mnie nieznany, także niestety Wam nie powiem, ale to nie jest najjaśniejszy kolor. Ale też bardzo ładnie się nakłada, jest kremowy, to bardzo mi się podoba, ale nie mogę dobrać koloru, bo niestety muszę to zrobić przez internet, prawda? Chyba, żebym poszła do sklepu stacjonarnego, bo nawet tutaj są. Kolejny też pokazywałam, Catrice Cosmetics 24 Made to Stay Makeup, ale używałam jeszcze na razie za rzadko i muszę też przez kilka dni wypróbować, żeby wiedzieć, czy on jest dobry dla mnie. To uwielbiam, to używałam przez ostatni rok, ale niestety tutaj się już widzicie, starło wszystko. To jest krem BB z firmy Bare i jestem bardzo zadowolona. To są tylko dwa odcienie, jasny i ciemny i ja mam ten jasny. Potem jeśli chodzi o bazy pod podkład, to też mam z Catrice dwie bazy i to jest Porifying Anti-Shine Base w takim białym opakowaniu i w tym różowym Beautifying Primer. Ja nie najlepiej mówię po angielsku, więc nie dziwcie się, jeśli coś przekręcę. I ten używałam dosyć często, ale wydaje się taki być kleisty. Natomiast ten, po tym jest bardzo gładka buzia i to jest ostatnio mój ulubiony. Przerzuciłam się na ten, tego zużyłam sporo, ale ten teraz mnie bardzo zaskoczył, bardzo mi się podoba, więc używam ten często. Słuchajcie, mam nawet jeden puder taki sypki i to jest z firmy, zaraz Wam powiem, gdzieś tutaj jest, o, no nie powiem Wam, a mam, Kryolan, Professional Makeup M1, chyba to jest kolor, Setting Powder Matte i powiem Wam, że nie umiem go używać, strasznie mam suchą skórę po nim, strasznie to się pyli, no będę jeszcze próbować, będę starać się, ale nie podoba mi się to, za bardzo mi wysusza, a ja nie lubię mieć suchej skóry, więc być może jak zmienię na jakiś inny puder, to będzie o wiele lepszy efekt, ale na razie jeszcze spróbuję, dam mu szansę, a jak nie, to po prostu się pożegnamy. Dobrze, może przejdziemy do kosmetyków, do oczu, słuchajcie. Okazało się, że mam strasznie dużo kredek, mam tylko, słuchajcie, dwie maskary do oczu. Jedna jest z Yves Rocher, którą bardzo lubię i dostałam ją chyba w prezencie kiedyś od Yves Rocher przy jakimś zamówieniu. To jest z Rituals maskara 3 w 1 i jak na razie jest fajna, chociaż ta w środku, jak to się nazywa, nie gąbeczka, tylko szczoteczka dosyć jest taka twarda, ale i tak ładnie się utrzymuje. I ją dostałam w kalendarzu adwentowym. I słuchajcie, to zapomniałam Wam powiedzieć, bo gdzieś mi to umknęło w niedalekim czasie. Kupiłam sobie liquid eyeliner z Rival de Loop i to nie jest czarny, dark blue w kolorze 04 i będę próbowała właśnie dark blue i będę próbowała malować sobie właśnie tą piękną linię, bo w ogóle nie umiem. I okazało się, że mam też jeszcze jakiś eyeliner, bo właśnie jak zrobiłam porządek, to mi to wszystko wypadło i będę próbować. I to jest w sztyfcie, słuchajcie, to jest w sztyfcie, może mi się uda, widzicie, otworzyć, to jest w sztyfcie, jest czarny. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ja mam bardzo dużo zmarszczek już na powiekach i mam nadzieję, że uda mi się jakąś równą po prostu kreskę namalować. I teraz tu mam dużo różnych kredek. Okazało się, że tu mam z Essence, tak? Z Essence są obydwie. Nie, ta jest z Manhattan. I to jest taka szara, bo ja nie kupuję czarnych kredek.
ale to chyba jest czarna, więc może moja mama kupowała, jak byliśmy. Made in Switzerland. I to jest z Manhattanu, ciemna. Ta, która mi wypadła, jest z Essence. I to jest, słuchajcie, Kajal Pencil 21 Fill The Eclipse. I to nie jest czarny kolor, tylko to też jest ciemno, ciemno taki granatowy. I używam raz i nawet bardzo mi się podoba. To jest moja odwieczna szara kredka z Max Factor, którą uwielbiam. Ona jest miękka. Zobaczcie, już sporo jej zużyłam. I ona tutaj z tyłu ma taką gąbeczkę. Gąbeczka, taki plastik. Taki plastik. Ale ja go nie używam. Czekajcie, to nie z tej strony, to chyba było z tej strony. Postaram się schować, żeby mi się nie zniszczyła. Bardzo dobra kredka, bardzo ją lubię, bo jest miękka. Ja lubię miękkie kredki. A to jest chyba mojej mamy, słuchajcie, Kajal. Chyba mi zostawiła, też z Catrice, chyba mojej mamy. Kol Kajal i to jest taki grafit, bo my bardzo lubimy grafit. Nam, nieładnie nam jest w ciemnym, w czarnym. Zbyt blade jesteśmy. Znalazłam nawet, wyobraźcie sobie, a tu już jest chyba stare, chyba będę musiała to wyrzucić, ale najpierw może to zaostrzę, tą kredkę. To jest biała kredka. Rival de Loop Jung 11 Frosty White. Zobaczymy, może jeszcze mi się przyda. Zobaczę, czy w ogóle będzie działało. I miałam nawet taką kredkę, to, ale to jest w brązie, bo próbowałam malować sobie brwi. I to jest taki jasny brąz. I zdecydowanie to nie jest mój kolor. Muszę mieć grafit, coś szarego i grafit. I ma taką fajną, fajną szczoteczkę tutaj do czesania. I ją używam właśnie do wyczesywania moich brwi, żebym nie powiedziała rzęs, brwi. Także sobie używam. Dark blond to jest, bo skoro jestem blondynką, to myślałam, że będzie pasował do mnie ten kolor. Absolutnie nie. Tak strasznie mi rozjaśnia i wyglądam komicznie. Tak troszkę w rudy kolor wpadam. Nie mówię, że rudy nie jest ładny, że rudy jest brzydki, rudy jest bardzo piękny, ale mnie nie pasuje. Jeśli chodzi jeszcze o eyebrow gel, mam. Przepraszam bardzo. Kupiłam sobie z Essence, no nie umiem tego użyć i to jest kolor brązowy i zdecydowanie jest za ciemny. Brązowy nie dla mnie. Raczej grafit, ale jeszcze nie poddaję się. No nie mogę zakręcić. Zrobię to za chwilę. Nie poddaję się i będę próbować. I tu mam jeszcze Studio, wypadło mi, Miss Sporty, Studio Eyebrow Kit w jakimś kolorze. Medium Brown. Jak widzicie, próbowałam też malować takim właśnie żelem moje brwi, ale brąz okazał się nie dla mnie. Tutaj jest taka mała szczoteczka do czesania i pędzelki do nakładania tej pomady, nie pomady, nie wiem jak to nazwać. Dobrze, to odłożę. Co jeszcze mamy do powiek? Do powiek są te dwa podkłady, bazy pod makijaż do oczu, tak? Ta jest z Manhattanu i Long Lasting Eyeshadow Base 01 i użyłam ją właśnie w dzisiejszym moim makijażu, który mam na sobie i powiem Wam, że to jest jakieś ochydztwo, które po prostu, które się zważyło po prostu, takie kubki się zrobiły. Spróbuję to odwrócić, takie kubki się zrobiły na moich powiekach. No, bardzo to nieładnie wyglądało. Nie wiem, spróbuję jeszcze, ale raczej jestem niezadowolona z tego i jeżeli to się nie zmieni, to będziemy musieli się rozstać właśnie z tą bazą. Jeszcze mam Alverde i będę z DM-u. Też jest baza pod makijaż oka i będziemy próbować. Zobaczymy, jak będzie się to zachowywało. Jeśli chodzi o oczy, to chyba jest wszystko. Tu mam tylko dwa róże. Mam z Essence takie kolorki. Czekajcie, może uda mi się jedną ręką otworzyć. Takie kolorki i na razie to bardzo delikatnie wygląda. Powiedziałabym, że to jest tak, widać, że mam róż, ale go nie mam. Nie jest zbyt intensywny, nie jest zbyt różowy. Taki powiedziałabym neutralny, ale bardzo przyjemny. I to właściwie używam w tych ostatnich moich makijażach, kiedy się Wam pokazuję. I bardzo jestem zadowolona. Mosaic Blush 35 Neutral Beauty. Chyba są dwa albo trzy odcienie tego, nie jestem pewna. A to sobie kupiłam też jakiś czas temu Cosi Rossi 02, też z Essence. I wydaje mi się, że tu można sobie zrobić taką paletkę z tych kolorów. To jest dosyć intensywny różowy, chociaż wcale się nie wydaje. Wydaje się, że jest blady, ale taki ładny, intensywny róż pojawił się na moich policzkach. Też mi się podoba. Bardzo duży wybór jest tych kolorów. Także można sobie dobrać różne fajne. Patrzę teraz jeszcze.
Dalej. Mam trzy kredki, słuchajcie, do ust. Konturówki, trzy konturówki. Ta jest Essence Lip Liner 07 Cute Pink. Ta jest też z Essence 05 Soft Berry. A ta jest chyba z Rival de Loop. Rival de Loop Automatic Lip Liner. Przepraszam, znowu wyleciało mi z ręki. I niestety nie wiem, jaki jest kolor. Chyba 614. Chyba 614, ale dosyć sucha jest. Ta mi się nie podoba. Te są też suche, ale pomagam sobie właśnie takim błyszczykiem. Poczekajcie, mam jeszcze inny błyszczyk. Taki nawilżacz, właściwie taka pomadka. Pomadka Tom mam z Isany. I używam sobie wtedy jest troszeczkę lepiej. I mam też jeszcze z Yves Rocher z masłem Karité Shea Butter. To mam te dwa balsamy. To też już położymy tutaj. Kupiłam sobie w końcu, słuchajcie, dorobiłam się w końcu temperówki porządnej. Kupiłam w Rossmanie z firmy Catrice, 3 euro zapłaciłam. To wiem, bo to jest zakup dawno zrobiony. I przejdziemy do moich nabłyszczaczy ust. To jest, słuchajcie, Specify. Pozwólcie, że na chwilę to opuszczę. Opuszczę sobie kamerę i otworzę, bo tu są o, takie cudowności. Ja nie wiem, jak to się używa. Testowałam raz. Nie jestem przekonana, ale wydaje mi się, że tu jest coś w rodzaju balsamu do ust. Natomiast tutaj jest pomadka. Poczekajcie, spróbuję jeszcze inaczej zrobić. Zobaczymy na ręku. Poczekajcie, zobaczymy na ręku. Ja. Widzicie, to jest takie galaretowate. Wydaje mi się, że to się tak robi. Nakłada się na usta, żeby one były tłuste. A potem bierze się tego, to też jest lekko tłuste i razem chyba się nakłada. Ale to jest bardzo, teraz Wam pokażę, bo nie widać. Bardzo jest to takie mocne i ja jeszcze nie bardzo wiem, jak to użyć. No zobaczymy. Teraz mam całą rękę brudną. Jeśli ktoś z Was używał tego produktu, to dajcie znać, jak to się używa i czy to Wam się sprawdzało i czy Wam się to podobało. Bo ja jeszcze nie wiem. Wiem, że produkty Specify poleca Ania z kanału Kawa bez cukru, jest w nich zakochana, więc myślałam, że sobie coś wypróbuję, ale na razie jeszcze nie wiem, czy to są fajne produkty, muszę zobaczyć, bo jeszcze dopiero mam jeden produkt, prawda? Może sobie coś w przyszłości kupię. Dobrze, wracając do pomadek, to ja mam pomadki z Essence i mam dwie takie same. To są numer 9. Przez przypadek kupiłam dwie takie same. Numer 9 Sheer and Shine. Bardzo ładne takie róże. To już pokazywałam w którymś moim filmie. Sheer and Shine numer 3. Ten jest jaśniejszy, ten ciemniejszy. I to też jest z Essie. Long Lasting 04. To już widzieliście. Ja robiłam makijaż właśnie z tą pomadką. Bardzo ładny, taki wieczorowy, piękny. Takie bordo. Takie bordo burgund. I to jest paletka. I to jest paletka Rival de Loop. I tu są różne pomadki. Już robimy na ten temat film, więc zapraszam Was do oglądania. Była niedroga, chyba w przecenie kupiłam za 3,25. Kolory fajne, z nakładaniem troszeczkę gorzej. Jednak pomadka, to co pomadka w sztywcie jest, to nie zastąpi tego nic, powiedziałabym. Dobrze. Przechodzimy do korektorów. Słuchajcie. Concealer. Ten bardzo lubię. Z Maybelline Fit Me Anti Chic Shine. Bardzo go lubię i stosuję go cały czas. On jest jakby dwukolorowy, ale ten środeczek jest jaśniejszy, ale nie za bardzo tutaj coś daje. Na razie mi się podoba, jest taki delikatny, niezbyt mocny. Ja nie lubię za mocno podkreślać, bo przy mojej bladości cery to nie bardzo nieładnie wygląda. Ten mam z Catrice Camouflage, taki żółty, jeszcze go nie stosowałam, myślę, że będę go stosować. Tu mam korektor, słuchajcie, z Yves Rocher i już w jednym makijażu go stosowałam. Czy tu są jakieś numery? R612 Beige Clair, klarowny beige. Przyjemny jest, ale dosyć suchy i bardzo tak pociera o skórę, ale ładny był efekt. I moje dwa ulubione z Essence i z Manhattan, to już nawet się starł, już się kończy, dwa korektory, bardzo fajnie. Ten jest troszkę jaśniejszy niż ten, ale obydwa używam zamiennie, bardzo jestem zadowolona z nich. I tu jest taka paletka właśnie Around Concealer Palette, też z Catrice, ona nie jest droga, chyba 3,50 czy niecałe 4 euro kosztuje. Natomiast jest dosyć sucha. Ja postaram się zrobić film o tym właśnie, jak to wygląda. Stosuję
to na moje zasinienia pod okiem, ten czerwony kolor, a ten zielony będzie na naczynka. Ja mam wokół nosa troszeczkę naczynek. I spróbujemy sobie to użyć. Zrobię na ten temat film. Na razie włożymy do pudełka, żeby tutaj nie przeszkadzało. I moje dwie nowości oraz jedna starość. Ja myślałam, że ja już to wyrzuciłam, a to mi po prostu wypadło dzisiaj na mnie z szafki. To jest Maybelline The Blush Notice. Troszkę jest tutaj róży, ja otworzę. I ja już to chciałam wyrzucić, bo mi się to sypało strasznie, ale któraś z Was, dziewczyny, powiedziała, żeby używać właśnie bazę pod to, że to się lepiej trzyma, więc ja zaraz spróbuję jeszcze z bazą zrobić. To był taki ciemny kolor, taki grafit, który widzicie, on mi wypadł. Natomiast te róże nawet mi się podobały. Bardzo ładnie by było w tym ciemnym różu, więc sobie wypróbuję jeszcze, wypróbuję te róże. Zobaczymy, zrobimy makijaż. Zrobimy make-up oka. Bardzo mi się podoba. Ta paletka nie jest droga. 3-4 euro. Bardzo fajna. I to są dwie moje teraz nowości. Słuchajcie, już zrobiłam film. Jeden makijaż oka. No jeszcze nie za bardzo mi to wychodzi. Będę się uczyć. Paletka kosztowała około 10 czy 12 euro. I to jest Makeup Revolution Iconic Pro 2. Tak króciutko Wam pokażę, ale odsyłam Was do filmu, który zrobiłam. Tu mi się coś ubrudziło. Zaraz sobie wyczyszczę. Ja użyłam tych jaśniejszych kolorów, tych ciemniejszych jeszcze nie używałam, ale zrobiłam też swatche z tych wszystkich. Na razie jestem zadowolona, ale zobaczymy dalej. I kupiłam sobie pierwszy mój w życiu rozświetlacz też z Makeup Revolution, Vivid Baked Highlighter. Zobaczymy, czy to jest jakiś, słuchajcie, numeru tutaj nie widzę, być może to jest nazwa Illuminated Cute. 7,5 grama, około 4 euro i nawet rzeczywiście dosyć ładnie, o widać mnie tu, i dosyć ładnie tak różowo rozświetlił moje policzki i byłam zadowolona. Dobrze moje kochane dziewczyny, bo nie sądzę, żeby mężczyzn to interesowało. To są wszystkie moje kosmetyki. Ja sobie jeszcze rozłożę, podzielę je, bo one nie mogą tak wszystkie leżeć w tym pudle, bo to jest jeden wielki bałagan. W każdym razie ja się dowiedziałam, jakie kosmetyki mam, przypomniałam sobie wszystko, bo ja niektóre z nich już mam kilka lat, więc być może trzeba je też wyrzucić, ale zorientowałam się, co mam i stwierdzam, że mam wystarczająco do tego, żeby robić fajne makijaże i nie muszę sobie na razie nic kupować, więc będę próbować, będę uczyć się przede wszystkim oczy malować i będę się uczyć tymi konturówkami malować te usta. A teraz Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i czekam również na Wasze opinie i na Wasze filmy o Waszych kosmetykach. Pa, pa!